Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku pogramy sobie trochę w tym wiosennym evencie oraz trochę w Division Divers, więc na początku przejdziemy do wykonania paru ćwiczeń. Więc okej, wykonajmy sobie pierwsze ćwiczenie. No okej, wczytał się to ćwiczenie, to i musimy uciekać przed obrońcami, więc jest to dosyć proste ćwiczenie, no bo ci obrońcy nie biegną zbyt szybko. No dodatkowo ja mam Mbappe, który jest bardzo szybki, więc to jest dosyć proste ćwiczenie. Więc okej, sobie to jeszcze przebiegnijmy, no i tu chyba musimy strzelić bramkę. No i okej, mamy ukończone pierwsze ćwiczenie, za chwilę przejdziemy do drugiego. Więc okej, przechodzimy teraz do drugiego ćwiczenia, będzie to ćwiczenie 1 na 1. Więc poczekajmy, aż się wczyta to ćwiczenie, no i sobie je wykonamy. Okej, mamy to ćwiczenie, zobaczmy, czy musimy raz strzelić. O, wystarczy tylko raz zdobyć bramkę i jest zaliczone ćwiczenie. Okej, przejdźmy jeszcze szybko do wykonania trzeciego ćwiczenia, no i przejdziemy do meczów w Division Rivals. Okej, jest to ćwiczenie na rzuty karne, mi się wydaje, że muszę chyba dwa razy trafić. Więc uderzmy sobie w środek, w tą dużą tarczę. No i może teraz w prawy górny róg uderzmy mocno. Zobaczmy, mamy kolejne ćwiczenie wykonane. Okej, jeszcze odbierzemy sobie te nagrody, które mamy tutaj za wykonanie różnych zadań i przejdziemy do Division Rivals. Okej, przejdźmy teraz do The Division Rivals i zagramy sobie chyba dwa mecze, więc wyszukamy pierwszego rywala. No i przejdziemy do meczu. Okej, mamy przeciwnika, poczekajmy, aż się wczyta mecz. I zobaczymy, jaki będzie on zespół. Okej, jak widzicie, to jest zespół rywala, jest on trochę słabszy, więc mam nadzieję, że uda się wygrać. No jak widzicie, mój zespół jest o wiele lepszy. Mam też chyba więcej skrań, ale zaraz zobaczymy. Ocenę mam trochę większą, no i mam troszkę więcej zgrania, więc będę miał lepsze szanse. No więc okej, rozpoczynamy to spotkanie. Na początku wybiję sobie piłkę, żeby mieć lepsze okazje. I okej, zobaczmy, jest Mbappe na skrzydle. Środkowanie w pole karne z Shaqiri. Uderzmy sobie i rywal zdobył bramkę, więc tutaj jednak rywal widać, że trochę walczy. Jest kolejna bramka, okej, tym razem Holland, ale Mbappe zdobywa bramkę kontaktową. Zobaczmy teraz Blas, uderzenie. Jest gol, 2-2. Widocznie przeciwnik miał jakieś lepsze okazje na początku, ale zobaczmy, teraz Wright. No niestety stracił on piłkę. Zobaczmy teraz Mbappe. Ośrodkujmy sobie piłkę w pole karne na Wrighta i zobaczmy uderzenie z voleja i piękny gol. Okej, teraz Shaqiri na skrzydle, Shaqiri. Zobaczmy, ładnie tutaj minął obrońcę, ale stracił piłkę. No i okej, przeciwnicy przejęli tą piłkę, więc mamy kolejną okazję. Jest Griezmann, Blas, teraz podanie, niestety było to za słabe, no i obrońcy bez problemu przejęli tą piłkę. Ale zobaczmy, jest Mbappe, podanie do Wrighta. Wright, uderzenie na bramkę i jest gol, 4-3. Teraz kolejna świetna okazja, jest Griezmann. Uderzenie, jest 5-3. Okej, teraz kolejna świetna okazja, akurat fajnie, że teraz siadły te dobre okazje. I zobaczmy, jest Blas, uderzenie 6-3. Teraz Wright, podanie górą do Blasa. Przyjęcie, niestety nie opanował tej piłki i mamy stratę. Okej, teraz Wright, zobaczmy. Niestety stracił teraz piłkę, no w tym momencie wykonałem tą sztuczkę, ale okej, jest kolejna okazja. Jest dośrodkowanie na Shaqiriego, uderzenie z voleja i jest gol, 7-4. Ale był to dosyć wyrównany mecz, bo przeciwnik się nie poddawał. Ale ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 7-4. Okej, więc przejdźmy do jeszcze jednego meczu, jeszcze mogę odebrać nagrodę, więc sobie odbierzemy tutaj te skill boosty, no i przejdziemy do kolejnego meczu. Więc wyszukajmy następnego przeciwnika. No i okej, mamy naszego kolejnego rywala. Zobaczmy na jego zespół, no jest on dosyć podobny do mojego, jeśli chodzi o ocenę oraz zgranie, chociaż ja mam troszkę więcej zgrania, ale ocenę mamy taką samą, więc będą podobne szanse, chociaż troszkę niższą ocenę ma. Ja mam 88, rywal ma 87, no i trochę mniej zgrania, więc zobaczymy, ale myślę, że będzie to dosyć wyrównane spotkanie. Więc okej, wybijamy sobie klasycznie piłkę na początku.
No i przejdziemy teraz do lepszych okazji. Zobaczmy z Shaqiri na skrzydle, podanie do Wrighta, ale niestety było to bardzo słabe podanie i bardziej to było podanie do bramkarza. Zobaczmy, uderzmy sobie finezyjnie. Niestety nie ma gola, jeszcze jest blast, dobitka. Jest gol, 1-1. Ok, teraz kolejna dobra okazja, z blast. Uderzmy sobie mocno przy słupku, jest gol, 2-1. Teraz kolejna świetna okazja z Kylianem Mbappé. Niestety bramkarz wyszedł i obronił ten strzał. A szkoda, bo to była bardzo dobra okazja i ją zmarnowałem. Ok, podajmy sobie tutaj w pole karne do Wrighta. Jest on strasznie wolno się obraca, trochę taki klocowaty jest i strasznie wolno się obraca przy wykonywaniu tych sztuczek, ale okej, mamy kolejną okazję z Mbappé. Zobaczmy uderzenie. Jest gol, 3-2. Teraz kolejna całkiem dobra okazja, Mbappé. Uderzenie jest 4-2. Okej, zobaczmy tym razem Wright na skrzydle. Podanie do Griezmana. Niestety ten nie opanował piłki, ale jeszcze blast do niej doskoczył. Okej, jest podanie w pole karne, uderzenie, jest gol, 5-3. Teraz kolejna bardzo dobra okazja z Mbappé. Uderzmy sobie finezyjnie i jest 6-3. Ok, zobaczmy Mbappé, przerzut tutaj na drugą stronę, niestety rywal przejął tą piłkę. I zobaczmy, wprowadzamy kolejną okazję z blast, ładnie tutaj minął obrońcę. Jest strzał na bramkę i mamy gola. Ok, teraz rzut karny, Wright. Uderzmy sobie mocno w prawy górny róg. I to był strzał nie do obrony, nawet bramkarz się nie rzucił. I jeszcze Herrera ma okazję na koniec meczu, lecz niestety ją zmarnował. No i ten mecz zakończył się wynikiem 8-4. No więc okej, może zagramy sobie jeszcze jedno spotkanie, więc wyszukajmy kolejnego rywala, bo całkiem szybko poszły te ćwiczenia w tym evencie wiosennym oraz te dwa mecze też całkiem szybko poszły, więc zagrajmy sobie jeszcze jedno trzecie spotkanie. Okej, zobaczmy na skład rywala. No tutaj też zespół na podobnym poziomie do mojego. Tylko trochę niższa ocena, no a zgranie takie samo, więc zobaczymy jak nam pójdzie w tym meczu. Więc okej, rozpoczynamy. Na początku wybiję sobie klasycznie piłkę, no i przejdziemy do tych lepszych okazji. Okej, zobaczmy z Mbappé, podanie do Blasa. Uderzmy sobie z pola karnego, no i jest gol. Akurat rywal w tym samym momencie strzelił, więc mamy 1-1. A teraz zobaczmy z kolejną dobrą okazję, z blast, uderzenie i mamy 2-1. Teraz Kylian Mbappé, podanie w pole karne, jest Wright, zobaczmy czy uderzy. Tak jest, mamy uderzenie, jest 3-2. Ok, teraz Wright, podanie do Mbappé, no mógł bardziej na dobieg mu podać. Zobaczmy z Mbappé w polu karnym, uderzenie i jest gol, 4-3. Akurat tutaj widzę, że rywal goni wynik, więc muszę wykorzystywać wszystkie okazje, jest kolejna bramka rywala. Ale my również zdobywamy bramkę i jest 5-4. Ok, zobaczmy teraz Wright, uderzenie, jest 6-5, więc jak ja zdobędę bramkę, to rywal również zdobywa gola. Zobaczmy teraz uderzenie, no i na szczęście udało się odskoczyć na dwubramkową przewagę. Zobaczmy teraz Kylian Mbappé, niestety w złym momencie wykonałem sztuczkę, no i mamy stratę. Ok, teraz Wright, podanie do Mbappé. Niestety nie zdołał uderzyć, ale jeszcze blas i niestety mamy stratę. Ok, teraz rzut wolny, nawet całkiem dobra pozycja do oddania strzału na bramkę, więc uderzmy sobie, chyba za lekko będzie niestety. Ale mamy już udrożny, więc wykonajmy go szybko, żeby nie tracić czasu. Zobaczmy Torres, uderzenie z główki i niesamowitą interwencją popisał się bramkarz przeciwnika. Niestety teraz mamy stratę, jeszcze odzyskaliśmy piłkę. Zobaczmy, jest Wright, biega w pole karne, niestety mamy stratę. No i ten mecz zakończył się remisem 7-7. Więc myślę, całkiem niezły bilans. Dzisiaj 2 zwycięstwa, 1 remis. Okej, jeszcze na koniec odbierzemy sobie tę nagrodę, no i będziemy kończyć. No więc dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a dziękujemy za oglądanie i cześć.